Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzień dobry. Moi drodzy, ostatnio w internecie, w mediach, w gazetach pojawił się opis nowej ulgi podatkowej w Polskim Ładzie, tak zwana ulga na zabytki. Szybko została przez media okrzyknięta mianem ulgi Pałacyk Plus. Osoby, które posiadają pałacyki zabytkowe, mogą w dużym skrócie nie płacić podatku. Bardzo ciekawa ulga. Ciekawe, czy skierowana do przeciętnego Polaka, który miał zyskać na Polskim Ładzie, do jednego z tych 18 milionów ludzi, którzy mieli zyskać, czy może jednak skierowana do węższego grona osób. Ja dzisiaj postanowiłem opisać kolejną ulgę w Polskim Ładzie. Nie wiem, jak ją nazwać. Znaczy, no dobra, nazwę ją Prezes Plus. I bynajmniej nie chodzi o tego prezesa, tylko o jakiegoś innego prezesa, na przykład zagranicznego. Ulga ładnie jest przez rząd nazwana ulgą na powrót. W założeniu, przynajmniej w teorii, brzmi nieźle. Osoby, które powracają z zagranicy do Polski, mają być do tej Polski zachęcane poprzez pewne ulgi podatkowe. Natomiast jak się wczytamy w przepisy, moi drodzy, to możemy dojść do wniosku, że po pierwsze niekoniecznie jest to ulga na powrót, bo ona promuje również osoby, które nigdy w życiu nie mieszkały w Polsce i dopiero się do Polski przeprowadzą. A po drugie, ta ulga niekoniecznie jest skierowana do osób w jakiejś trudnej sytuacji finansowej czy socjalnej. Moi drodzy, w podatkach dochodowych, w ogóle w każdych podatkach, mamy taką podstawową zasadę tzw. powszechności opodatkowania. Oznacza to, że podatki płacić powinien każdy, oczywiście według swoich możliwości majątkowych czy finansowych. Pewne zwolnienia od podatku powinny być wyjątkiem od reguły i powinny być stosowane bardzo wąsko, bardzo ściśle. Na przykład z uwagi na trudną sytuację socjalną czy zdrowotną. Jeżeli ktoś ma trudną sytuację zdrowotną czy socjalną, no to pewne ulgi mu przysługują. Być może jest to uzasadnione, pewnie tak. Natomiast dobra, wrócimy do tej mojej ulgi, którą nazywam ulgą Prezes Plus. Postaram się ją tutaj opisać w formie takiej luźnej, ciekawej może dla niektórych rozmowy. Już mówię, o co w niej chodzi. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy tutaj oś czasu. No, niech będzie. Tutaj jest rok 2022, czyli rok obecny. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Mamy pewnego obywatela jakiegoś państwa Unii Europejskiej. Niech to będą Niemcy. Obywatel kraju Niemcy. I ten obywatel Niemiec przez ostatnie lata, to jest rok 2021, 2020, 2019, 2018, tak przez te ostatnie lata ta osoba jest rezydentem Niemiec, czyli mieszka w Niemczech, płaci w Niemczech podatki, jest też obywatelem Niemiec. Załóżmy, że ta osoba pracuje w jakiejś niemieckiej firmie, no jak Niemcy, no to może koncerny motoryzacyjne, marki premium, czemu nie, na bardzo wysokim stanowisku. Jest na przykład członkiem zarządu w jakiejś niemieckiej firmie produkującej samochody czy silniki do samochodów. Może być dyrektorem zarządzającym tym biznesem. Załóżmy, że ta osoba zarabia dosyć dużo pieniędzy. Mieszka w Niemczech, jest fajnie. Teraz niemiecka firma motoryzacyjna stwierdziła, że w Polsce otworzy spółkę, żeby wejść tutaj na rynek Europy Środkowo-Wschodniej. No i zaproponowali temu dobrze zarabiającemu menadżerowi, żeby przeprowadził się do Polski na kilka lat. No i mówiąc kolokwialnie, rozkręcał tutaj tą polską spółkę. No więc on przyjął ofertę, bo jak to się mówi, cyferki się zgadzały, stwierdził, że czemu nie, warto spróbować. Wziął rodzinę, przesiedlił się do Polski, a może nawet zaczął uczyć się języka, osiadł tutaj. No i od roku 2022, czyli od roku obecnego, ta osoba mieszka w Polsce, zaczyna być rezydentem Polski. Tutaj ma ośrodek interesów życiowych, tutaj spędza większość czasu, no i jest rezydentem Polski. Ta osoba w tej spółce polskiej, ale o kapitale zagranicznym, jest zatrudniona na umowę o pracę. No, jest w zarządzie, jest zatrudniona na umowę o pracę. Załóżmy, że zarabia jakieś tam kwoty dobre, na przykład 1 000 000 złotych rocznie, z premiami pewnie nawet więcej. No i tak przez kolejne lata sobie tutaj mieszka. Czyli w roku 2022 zarobiła 1 000 000. W roku 2023 też 1 000 000. W roku 2024 też 1 000 000 i w roku 2025 też zarobi 1 000 000, no a może nawet więcej z premiami. I teraz to się, moi drodzy, takiego ciekawego dzieje. Ponieważ ta osoba, która przeprowadziła się w roku 2022 do Polski przez wcześniejsze co najmniej 3 lata, czyli rok 2021, 2019, była rezydentem innego państwa, mówimy tutaj o państwie Unii Europejskiej, czyli o Niemczech,
jednocześnie jest obywatelem państwa unijnego, czyli są to Niemcy, to ta osoba zaczyna spełniać kryteria skorzystania z tej nowej ulgi. Ulga polega na tym, że ta osoba, która w roku 22 przeprowadziła się do Polski po raz pierwszy, nigdy tu nie mieszkała, nawet nie była być może wcześniej w Polsce, jeżeli osiąga dochody z umowy o pracę, z umowy zlecenia czy z działalności gospodarczej, to uwaga, w każdym roku, a tych lat jest aż 4, ta ulga działa przez 4 lata, ta osoba nie musi płacić podatku dochodowego od dochodów w wysokości 85 528 zł. No i tak dalej, prawda? Więc to się teraz ciekawego dzieje. Ta osoba przez 4 lata w Polsce zarobiła 4 miliony złotych i od około 342 tysięcy złotych dochodu ta osoba w ogóle nie musi płacić podatku dochodowego. Dlaczego? Bo korzysta z ulgi na powrót. A dlaczego z niej korzysta? No korzysta z niej dlatego, że spełnia kryteria. Czyli przez ostatnie 3 lata była rezydentem i obywatelem innego państwa unijnego. Obecnie w roku 22 przemieszcza się do Polski i staje się rezydentem Polski i osiąga dochody na przykład z umowy o pracę. Oczywiście ma certyfikat rezydencji, który potwierdza to, że była rezydentem Niemiec przez ostatnie 3 lata. I moi drodzy, i to w pełni wystarczy, żeby ta osoba, która jak widzimy nie zarabia wcale mało, mogła przez 4 lata dodatkowo zwolnić z podatku dochodowego kwotę aż 342 tysiące złotych. No tak to właśnie działa ulga na powrót. Oczywiście ktoś powie, że przesadzam, bo przecież nie każdy jest członkiem zarządu Mercedesa. Za granicą jest wiele innych osób, które niekoniecznie pracują na takich tratnych posadach. To prawda, ale wyobraźmy sobie sytuację, że mamy nawet Polaków, którzy faktycznie kiedyś mieszkali w Polsce, na kilka lat, 3, 4, 5 wyjechali za granicę, gdzie często pracują za dobre pieniądze, na dobrych stanowiskach, zgromadzili jakieś majątki i rzeczywiście po kilku latach decydują się wrócić do Polski, mając odłożone duże pieniądze, chcą tutaj otwierać biznesy, prowadzić jakąś aktywność gospodarczą, zarabiać dalej pieniądze, być może duże pieniądze i oni też będą mogli skorzystać z tej ulgi na powrót, no bo będą spełniać wszystkie kryteria, które do tej ulgi uprawniają. Także moi drodzy, i teraz się pojawia takie pytanie. Oczywiście ktoś powie, tam czepiasz się, ktoś ma ulgę, co ci to przeszkadza? Nie, no mi to nic nie przeszkadza. Tylko po prostu zastanawiam się, że skoro mamy tą powszechność opodatkowania i wszyscy w ramach pewnych możliwości finansowych partycypujemy na pewne usługi publiczne, z których chcąc nie chcąc korzystamy, tak? No z policji, z wojska, z dróg, z jakiejś ochrony zdrowia, może nie każdy, ale z jakiejś edukacji, z wielu usług publicznych korzystamy wszyscy. A tutaj się okazuje, że osoby, które mają bardzo duże możliwości finansowe, żeby partycypować nawet w dużym stopniu w tych usługach publicznych, tak naprawdę od kwoty 342 tysiące złotych przez 4 lata nie muszą płacić ani złotówki podatku. Gdy ktoś inny zarobi 342 tysiące złotych przez 4 lata, to łatwo sobie policzyć, że będzie płacił dosyć wysokie podatki. Także kochany rządzie, panie premierze, prosimy o dokładne opisanie tego, na czym ma polegać ta ulga na powrót, czy dobrze zrozumiałem przepisy i czy wnioski, jakie wysuwam, czy ten schemat, który tutaj rozrysowałem, rzeczywiście jest prawdziwy na gruncie obecnie obowiązujących przepisów i czy faktycznie naruszanie zasady powszechności opodatkowania i dawanie pewnych zwolnień podatkowych jest w tym przypadku uzasadnione. Wydaje mi się, że ta ulga na powrót po uldze Pałacyk Plus może być taką kolejną ulgą, którą powinno poznać społeczeństwo i powinno zastanowić się, czy ten system nasz podatkowy, czy te nasze przepisy prawa podatkowego rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Także moi drodzy, ja tą ulgę nazywam Prezes Plus. Jeżeli Wam się filmik podoba lub macie jakieś uwagi, śmiało piszcie, komentujcie, lajkujcie. No i chciałbym poznać stanowisko Ministerstwa Finansów czy całego rządu, czy na pewno o to w tej uldze chodziło. Pozdrawiam wszystkich cieplutko, serdecznie. Do zobaczenia.